Padały te słowa, zdrady, kłótnie. U mnie czegoś takiego nie było, nie było afer, nie było przemocy. Ale takiej. wiesz co, dzieci są rentgenem, tak, tak. jak powiedziała Justyna. Moje dzieci, dzieci czują i wiedzą, że coś jest nie tak. Były rozmowy jak najbardziej, był psycholog, były rozmowy, yy, więc jak najbardziej podejmowali się. Pracowaliście. Oczywiście. Powiedzcie mi, dziewczyny, co to znaczy dobro dziecka, kiedy rozwodzą się rodzice? Poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim. Dobry dom. Dom, w którym dzieci wiedzą, że są bezpieczne, do którego wracają ze szkoły i wiedzą, że tam się nic nie zmienia. Dom, w którym mama jest szczęśliwa i po raz kolejny to mogą być dwa domy. U Justyny na przykład sytuacja jest cudowna. Uważam, że to jest w ogóle idealny przykład tego, jak to powinno wyglądać. Ja bym chciała powiedzieć, że u mnie też zawsze jest różowo cukierkowo. Nie jest. Ale myślę, że dobra dzieci to jest wtedy, kiedy my jako rodzice mamy wiele rzeczy, które są nie okay i nie fair, ale mimo to, kiedy chodzi o nasze dzieci, siadamy do stołu, rozmawiamy, e, pracujemy nad tym i jakby potrafimy odłożyć na bok to, co jest lub było między nami właśnie dla dobra dzieci. Przepraszam, jeszcze ci sam pytanie. Jesteś młodą kobietą atrakcyjną. Masz troje dzieci. Mhm. No pewnie nie będziesz chciała spędzić tego życia ale do Ale ja mam męża. A Marz już męża. Ja jestem po rozwodzie, ja mam męża, tak, i uważam, właśnie, dlatego Aha. pytam, dlaczego wy nie chcecie być szczęśliwe, bo. Ale. Ja myślę, jaka to jest ogromna wartość, że moje dzieci e, widzą teraz naprawdę fajny, zdrowy związek. Moje córki widzą, jak wygląda. Dobra relacja. Dobra relacja. I ja tu nie mówię tylko, wiecie, o miłości i całowaniu się, i dzióbkach i przytulaskach. Ja mówię o tym, jak rozwiązywane są konflikty. Jak mm -hmm. wygląda codzienność? Jak to mm -hmm. wygląda, kiedy osoba, jakby kiedy oboje rodziców e, są zaangażowani? Jakby mój aktualny mąż no, pracuje bardzo dużo, ale to on wozi dzieci na treningi, to on wozi dzieci do szkoły. Przyjął to... cię z dobrodziejstwem, inwentarzem. Tak, my się znaliśmy rodzinę. już dość długo, tak? I myślę, że to co mówisz, że jakby wiele osób mówiło o tym, y, w ogóle mówiło cały czas, trójka dzieci, jaki to jest bagaż. Y, nie, ja myślę, że trójka dzieci to nie jest bagaż. To jest niesamowity prezent, to jest cudowny prezent.